Andrychów. Jeszcze raz dzień dobry słuchaczom Radia Andrychów, przy mikrofonie Marek Nycz. A moimi gośćmi dzisiaj są pani Dorota i pan Rafał Janoszowie z Andrychowa. Państwo, jak dobrze pogrzebiecie we własnej pamięci, to na pewno sobie ich przypomnicie. Co roku są przed Wielkim Tygodniem, kiedy zbliża się ekstremalna droga krzyżowa, tak? Bo to jest wasza pasja i dzieło w Andrychowie tutaj, tak? Dokładnie. Po raz piąty ruszymy na drogi, ekstremalnej drogi krzyżowej, na które już w tej chwili zapraszamy, ale zanim to nastąpi, chcemy trochę o ekstremalnej drodze krzyżowej przypomnieć, przybliżyć, skąd się w ogóle wzięła. Właśnie, co to jest w ogóle? Bo dla mnie droga krzyżowa sama w sobie jest ekstremalna, jednak niesienie krzyża, do którego potem Chrystus został przybity, jest już bardzo ekstremalne. Natomiast można jeszcze ekstremalną drogę zrobić krzyżową? Oczywiście, oczywiście, bo niesienie samo krzyża i rozważanie stacji drogi krzyżowej nie jest na tyle ekstremalne, żeby w tą ekstremalność Pana Jezusa wejść. Myślę, że duchowość ekstremalnej drogi krzyżowej, czyli trud, samotność, milczenie, noc jest, można powiedzieć, wyzwaniem ekstremalnym, na pewno. I to się nocą zawsze odbywa. Dokładnie, dokładnie. No, bardzo ważne jest, żeby to było właśnie przeżycie duchowe. To ja to mówię, że zawsze to jest przeżycie duchowe przez nogi. W tym sensie, że jest to zawsze związane z minimum 30 kilometrami, z odpowiednimi przewyższeniami. To boli, po prostu to boli, ale fascynacja nasza i, tak jak pan powiedział, pasja, którą staramy się zarażać innych, polega na tym, że przeżyliśmy już 10 razy z 11 edycji, przeżyliśmy tę ekstremalną drogę krzyżową. Niesie wspaniałe owoce. Nie jest prosto. Zawsze mówimy uczciwie, że to nie jest proste, ale satysfakcja gwarantowana. A gdzie to się zaczęło w ogóle? Zaczęło się w parafii Kraków Pogórze. Tam kilku studentów w wspólnocie pomyślało, że chciałoby trochę inaczej przeżyć wielki post. I jeden z nich wymyślił, no to może 40 kilometrów zróbmy po górach. Drugi stwierdził, nie, trochę za słabo, bo przecież biegamy po górach, to nie jest żaden wyczyn, żadne wyzwanie. No to padło hasło, to może w nocy to zróbmy. A jeszcze trzecie, to zróbmy to w milczeniu. I jak zaplanowali, tak zdeterminowani tym pomysłem, wyruszyli w piątek przed Wielkim Piątkiem, zabrawszy brzozowy krzyż i rozważania męki pańskiej. Po wieczornej mszy świętej wyruszyli na drogę. I o świcie dotarli do Kalwarii. Kiedy wrócili do swoich miejsc, czyli na uczelnię, do rodzin, nie byli w stanie nie opowiadać o tym doświadczeniu. Przeżyli takie fantastyczne chwile spotkania z Panem Bogiem, z Jezusem na tej drodze, że tym, co opowiedzieli, zarazili innych i od razu usłyszeli to: zabierzcie nas w przyszłym roku. My już razem z mężem i z naszymi przyjaciółmi Teresą i z Andrzejem na tą drugą krakowską ekstremalną drogę krzyżową przybyliśmy, myśląc, że przecież też chodzimy po górach, damy radę. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co to będzie i jaka ta noc będzie dla nas. Dla mnie osobiście to była najpiękniejsza ekstremalna droga krzyżowa, bo okupiona wielkim bólem, wielkim trudem. Do dnia dzisiejszego krawężnik w Kalwarii jest dla mnie moim Mont Everest, bo musiałam rękoma wyciągać nogę na niego. I kiedy wróciłam do domu, powiedziałam do przyjaciół i do męża, tak, to tylko można raz. Taki trud, taką masakrę można przeżyć tylko raz. Ale po godzinie już zadzwoniłam do przyjaciół, mówię, w przyszłym roku idę. Ta godzina dla mnie to była godzina niesamowitych przeżyć, doznań, radości, że doszłam, że Pan Bóg dał mi tą energię, tą siłę i że osiągnęłam ten cel. To jak się rozeszła ta informacja od tych studentów? Oni zaczęli opadać tak po prostu przyjacielowi, przyjaciel przyjacielowi. To jest związane z tak zwaną wspólnotą indywidualności otwartych w Krakowie.
I to jest, no ona zrzesza studentów i tam jest parę rzeczy się dzieje od lat. Między innymi męska strona rzeczywistości. I tak naprawdę ci mężczyźni byli z męskiej strony rzeczywistości. Troszkę, żeby nie uciekać od tematu, jest to związane z EDK, ale to może na inną audycję byśmy chcieli opowiedzieć o nowej inicjatywie w Andrychowie, o właśnie powstała grupa męskiej strony rzeczywistości. Wspominam ją z racji tego, że byli założycielami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. I oni po prostu w tej swojej wspólnocie postanowili tak zacząć przeżywać okres przed Wielkim Postem. Ważne jest powiedzenie, tak jak Dorotka tu powiedziała, bardzo faktycznie, mi też było ciężko przejść pierwszy raz, ale jakoś troszkę lepiej to zniosłem fizycznie, ale ważna jest sprawa taka, że ja tu nie chcę szafować jakimiś obietnicami, bo nie w naszych rękach, tylko Bożych są jakieś takie owoce i natchnienia, ale naprawdę nigdy już po przejściu EDK nie będzie takie samo Triduum Paschalne, czyli przeżywanie Wielkiego Postu. Proszę mi zaufać, że to potem jak się jest w kościele, nazwijmy za tydzień, bo zawsze EDK jest tydzień przed Wielkim Piątkiem, czyli piątek przed Wielkim Piątkiem, to przeżywanie męki pańskiej w kościele, potem nazwijmy to przy zwyczajnej drodze krzyżowej w ogóle, jest niesamowite. Wracają obrazy z tej nocy, wracają obrazy z tych momentów, w których człowiek walczył ze swoimi słabościami, kiedy otwierał się na Pana Boga, kiedy zaczynał budować z Nim relacje, kiedy zawierzał każde swoje potknięcie, każdy odcisk, każdy ból właśnie Jemu i kiedy w tą mękę pańską wchodził. Powiedzcie Państwo, jak to jest nocą w górach, idzie się w grupie? Maksymalnie 10-osobowej, maksymalnie. W ogóle zaleca się, żeby iść... I w milczeniu. Tak, powinno się minimalnie... Żadnego gadania. Żadnego śpiewania. To jedynie, nie jest pielgrzymka. Jedynie po prostu w sytuacji takiej bardzo krytycznej, jak jest jakaś potrzeba, ale... Znaczy, pomóż mi. Tak, dokładnie. To nic więcej. Tak. No i taką, żadnych pogaduszek. Żadnych. Jedyną formą, że tak powiem, głosu jest, albo powinna być medytacja, dostajemy takie książeczki, no, rozważania stacji Drogi Krzyżowej. I wtedy, nazwijmy, jak się idzie w tych 5, 6, 7 czy 4, to stajemy przy wyznaczonym, w naszych terenach jest mnóstwo kapliczek i krzyży. U nas nie ma problemu z wyznaczaniem jakby tych punktów drogi stacji Drogi Krzyżowej. I wtedy czytamy to rozważanie. I to jest kolejna piękna sprawa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, że idziesz w tym milczeniu, parę minut wcześniej czytałaś, rozważanie i tak wchodzi przez te nogi, przez to wszystko niesamowicie. Kraków, Kalwaria, to jest dystans kilkudziesięciu kilometrów. Tak. 82 kilometry. To jest nasza najnowsza trasa Świętego Krzysztofa. Dwa maratony. Tak. No, nie, ale proszę, ja mówię taki przykład i tutaj będzie, bo bardzo by mi zależało tutaj oddać, że tak powiem, pokłon wszystkim tym, którzy się angażują w Andrychowie do powstania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Fakt, że my jako założyciele jesteśmy troszkę tutaj rozpoznawalni bardziej, ale naprawdę mnóstwo ludzi bierze udział. Między innymi, zauważcie Państwo, te 11 tras, te setki kilometrów trzeba co roku zaraz przedeptać. Zaraz powiemy o tym, jak to w Andrychowie się odbywało i odbywa, bo to już będzie piąty raz w Andrychowie. Tak. To powiemy o tym za chwilę, ale ja myślę, że żebyśmy ciągle pozostali przy tym, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, jak to jest. Noc, droga, nawet jeżeli idę w kilka osób. Macie Państwo ze sobą pewnie, no trzeba się dobrze ubrać, mieć dobre buty. Oczywiście. Pewnie ciepło, bo to jednak kwiecień to nocą. I niekupione w Dekatlonie. W tym roku będzie cieplej, no bo już jest cieplej, a bywały... Nie będzie. Ja dziś czytałem, w czwartek się załamie pogoda, będzie lało, wiało, a nocą ma być przymrozek. No ale szliśmy już w śniegu z deszczem. Ale jak ekstremalnie, to ekstremalnie. Tak, tutaj nigdy, nie patrzymy na pogodę. Nigdy nie patrzymy właśnie na pogodę. Będzie taka, jaką... Jak pan pytał o te wrażenia nocne, to, no to generalnie rzecz biorąc jest jedna rzecz, której nie wolno nie powiedzieć, bo wtedy się zatraci ten sens tego. I to jest związane z tym, co chciałem powiedzieć, faktycznie to troszkę mniej u nas, co tu może potem będzie czas, ale chcę powiedzieć, że jak weryfikujemy te trasy i ciężko jest przejść, praktycznie nigdy mi się nie udało iść na weryfikację, żeby przejść te kilkadziesiąt kilometrów za pierwszym razem, bo dzielimy to na dwie czy części, a jak się idzie w samą EDK, czyli z tą intencją, z tą modlitwą, z tym najczęściej niesiemy ze sobą jakąś trudną sprawę z domu czy od przyjaciół, to jest ta energia, co daje. Czyli przejść. Idzie się z intencją jakąś. Powinno tak się. Tak jak na pielgrzymkę. Tak. Zabierzając jakąś swoją sprawę. I owoce są naprawdę, są świadectwa niesamowite. Ludzi
co się podziało, jak wyzdrowieli, jak niesamowicie. To po prostu ja jestem tak wzruszony, jak to, już mam dreszcze, jak myślę o tym. Jaka rewolucja nastąpiła w ich życiu. Bo ekstremalna to jest na pewno nie tylko ekstremalność, ale to jest przełom w życiu, to jest rozpoczęcie pięknego życia i to jest życie dla również innych, nie tylko dla siebie. Na pewno się chętnie podejmuje wyzwania po czymś takim. No to teraz damy trochę naszym słuchaczom czasu, żeby się zastanowili, a my za chwilę powiemy o tym, jak to będzie wyglądało w tym roku w Andrychowie i wtedy w czasie muzyki warto się zastanowić, czy się Państwo nie wybierzecie razem z Państwem Januszami na ekstremalną drogę krzyżową. Radio Andrychów. A w Radiu Andrychów dzisiaj pani Dorota i pan Rafał Janosz, twórcy andrychowskiej ekstremalnej drogi krzyżowej, którą przywieźli państwo z Krakowa do nas. Jak to się zaczęło w Andrychowie? Bo dobrze, chodziliście państwo przez kilka lat pewnie w Krakowie na te ekstremalne i nagle postanowiliście, sprzedajmy tę ideę andrychowianom. No jak ten początek tu wyglądał? My w ogóle zastartowaliśmy w ekstremalnej drugiej drodze krzyżowej. Jak wspomniałam wcześniej, z naszymi przyjaciółmi, którzy właśnie są wspólnie z nami propagatorami ekstremalnej drogi krzyżowej, Teresa i Andrzej Goszczycy. I kiedy wróciliśmy po pierwszej ekstremalnej drodze krzyżowej krakowskiej, nie byliśmy też w stanie o tym nie opowiadać. W związku z czym w następnym roku nie pojechał jeden samochód, tylko trzy samochody znajomych, z naszych przyjaciół do Krakowa. W kolejnym roku kolumna autobus samochodów się zwiększyła. I doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas, żeby ekstremalną rejon zrobić w Andrychowie. I tutaj poszliśmy z tą inicjatywą do księdza dziekana Stanisława Czernika. Z pewną dozą takiej niepewności, czy w ogóle ksiądz proboszcz zaakceptuje taki pomysł, jeszcze w Polsce nie rozpowszechniony tak bardzo. A to w ogóle była idea, bo mówiła pani i pan, omówiliście państwo o tych studentach, a to sami wymyślili, czy oni może gdzieś to podpatrzyli? Nie, to było autorskie, krakowskie. A, czyli to jest absolutnie polski patent. Tak, oczywiście. Tak, już na całym świecie znany, ale absolutnie dobrze, to krakowskie. To tak gwoli uzupełnienia, bo wspólnoty indywidualności otwartych pomysł. No i poszliśmy w czwórkę do księdza proboszcza. Opowiedzieliśmy mu, czy moglibyśmy taki rejon w Andrychowie stworzyć. I tu ksiądz proboszcz z ogromnym zaufaniem w naszą stronę powiedział: próbujcie, otwieram drzwi. I stwierdziliśmy, że jak 50 szaleńców namówimy na coś takiego, to będzie naprawdę nasz sukces. Jak na taką małą miejscowość. Tak, w pierwszym roku było nas 415. No. W następnym roku ponad 800. No a w tych krakowskich dla porównania ile chodzi o osób? No z roku na rok coraz więcej, no, coraz więcej. Około 2000. Pierwsza ekstremalna to garstka ich, chyba nie było ich 10. 8. Dokładnie, a rok temu było już 80 tysięcy w Polsce i na świecie. Także proszę zobaczyć w ciągu 10 lat, jak się to rozprzestrzeniło. W ubiegłym roku u nas było w Andrychowie 1400 paru. A nie wszyscy zapisani, nie? Dokładnie. Patrząc na kościół, który puchł w szwach, to na pewno było więcej. A w tym roku, no to właśnie, nie wiemy, czy nas będzie więcej, czy mniej, bo co się okazało, rejony zaczynają powstawać wokół Andrychowa. Dwa rejony. Tak, w Wadowicach, w Porąbce, w Kętach, już w diecezji bielsko-żywieckiej. A oni wcześniej się przyłączali tak, do dużo was. Dużo osób było do nas z Andrychowa, bo my byliśmy tutaj pierwsi, jeśli chodzi o ten teren. Muszę tu wspomnieć, że jesteśmy w Radiu Andrychów, naszej takiej tutaj lokalnej rozgłośni i słuchają nas głównie andrychowianie. Ważny jest taki kontekst, że bo ludzie, jak chodzimy nawet po szkołach z Dorotką, to wyraźnie zwracamy uwagę, że jesteśmy wśród was, no, mieszkańcami tego miasta. Ja jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę komputerową, Dorotka jest nauczycielką, czyli jesteśmy normalnymi ludźmi, w sensie normalnymi w zakresie, że żyjemy wśród was, prowadzimy firmy, czy uczymy. Jesteście osobami świeckimi też. Jesteśmy to nie na przykład, że zakonnicy. No właśnie o to mi chodzi, właśnie do tego zmierzam. I teraz ważny jest ten fenomen Andrychowa, bo on naprawdę został do
doceniony w Krakowie przez, nazwijmy, ten sztab już EDK i nawet nam powiedzieli rok temu i w tym roku, co wy takiego w tym Andrychowie robicie, że u was tak to idzie. W sensie nie tylko liczebności, bo jesteśmy drugim, byliśmy w zeszłym roku drugim rejonem, jeśli chodzi o ilość osób biorących udział, a to więcej niż Warszawy, Szczeciny, Gdański i tak dalej. Gdańska. No to powiedzmy o liczbach. To jaka to była liczba? No u nas 1500 ludzi było w zeszłym roku. 1500 tak. osób poszło? Z takiej małej miejscowości. No i tam są w szoku naprawdę. No z okolic właśnie. Tak, tak, nie, no, ale właśnie ja cały czas mówię o tym fenomenie, że tutaj nie dzielimy się na tych z Brzezinki, z Roczyn, z Targanic i tak dalej. Czy z Wadowic. Generalnie mieliśmy, no wiadomo, że nazywaliśmy się rejonem Andrychów, ale naprawdę u nas człowiek, ja zawsze opowiadałem, znaczy zawsze opowiadałem w Krakowie takie scenkę, że byłem w lecie po bułkę w sklepie, po prostu po bułkę, a pani się pyta, będą jakieś nowe trasy, także wtedy tak mi się miło zrobiło, że widać, że ludzie tym żyją, także tutaj to jest takie nasze, ludzie się z tym utożsamiają, my naprawdę jesteśmy taką, ten ścisły sztab. Dobrze, to są trzy małżeństwa. Powiedzmy teraz tak, bo ja rozumiem, że to w czwartek, tak? W piątek. 12 piątek, czyli tak jak Wielki Piątek, nie? Tydzień przed Wielkim Piątkiem. Przed Wielkim Piątkiem, dobrze. Ale trzeba to wszystko wcześniej przygotować. Powiedzcie państwo, jak to jest, bo z tego, co słyszałem jeszcze przed audycją, jak rozmawialiśmy, 11 tras jest przygotowanych. One są też podzielone na różne dystanse, bo ktoś może pójść na przykład z dziećmi, no powiedzmy, że nie maluchami. Do Wadowic 20 kilometrów, ale reszta przykład, jest długi. Ale na przykład takimi, no powiedzmy, 10-nastolatkami. To już w ubiegłym roku, proszę państwa, najmłodszy nasz uczestnik miał 9 lat. Poszedł z rodzicami na trasę na wzór, więc... To była jaka długość? 20 kilometrów, 23. Mamy taką jedną malutką. A najstarszy 77 czy 78 lat. Ale już do Kalwarii pełną. Do Kalwarii teraz. Pełną, gdzie naprawdę z wielkim szacunkiem patrzyliśmy na tą osobę, bo doszła... To najdłuższa trasa do Kalwarii? Bo to domyślam, że to nie jest prosta droga. Nie, najdłuższa jest do Krakowa teraz. 82 kilometry. Wędruje ona właśnie do kolebki ekstremalnej Drogi Krzyżowej, do parafii, skąd po raz pierwszy ekstremalna wyruszyła. Stąd taki nasz pomysł był na tą trasę. A mają państwo na przykład jakąś stronę internetową? Albo to, żeby można było... Czyli co trzeba wpisać do wyszukiwania? andrychow.edk.org.pl. Na końcu przypomnijmy to jeszcze raz. Tak. Andrychów. .edk, czyli Ekstremalna Droga Krzyżowa, skrót. .org.pl. Albo z naszej strony parafialnej, Święty Maciej, svmaciej.org.pl. Tam jest link do tej strony. Albo na stronę parafii, proszę wejść, bo ja to podpowiadam dlatego, że państwo słuchacze mogą poczuć, że chcą iść, a teraz potrzebują znaleźć sobie trasę. Muszą zobaczyć, tak, jakie są trasy. Tam są opisy, tam są dokładne tam jest mapy. Tam cały menu. Tak, menu naszego dania głównego. Bardzo wracając jeszcze do tych przygotowań, to powiem państwu tak, bo ktoś się nas pytał w tym roku, mnie przynajmniej, nie znudziło ci się to jeszcze, co cię tak w tym kręci, no bo ja taki energetycznie nabuzowany tym przedsięwzięciem, tak pozytywnie, to powiedziałem, że obok tego, że co roku przeżywam to osobiście, bo to jest ważne, żeby w tym wszystkim znaleźć jeszcze siebie, to widzimy ten rozrastający się rzeszę ludzi, którzy nam pomagają. Tak jak pan wspomniał, przygotować 11 tras, tutaj mnóstwo znajomych, naprawdę bardzo dużo ludzi, to są dziesiątki ludzi, którzy nam pomagają w tym, żeby się to wszystko udało. Dokładnie, tutaj mamy dwóch takich, nazywamy ich trasiarzami, braci Andrzeja i Krzyśka Goszczyckiego. Oni szukają wszystkich bocznych ścieżek, leśnych duktów, górskich przejść wioskami, żeby też pokazać tą ekstremalną właśnie w wioskach, że coś właśnie w nocy niezwykłego u nich na drodze wiejskiej się dzieje, że pojawiają się ludzie, którzy na swoich czołach mają światełka. Nagle słyszą gospodarze, że psy w ich gospodarstwach ujadają, bo jest coś niezwykłego. Coś się nie? dzieje. Coś się dzieje. Te trasy są naprawdę przeróżne. Mamy dwie trasy na wzór. Co to znaczy? Są to trasy poniżej standardów Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, czyli poniżej 30 kilometrów. Do Wadowic. I one prowadzą dwie do Wadowic. Tam na Pątników od godziny 12 w klasztorze
pod wezwaniem świętego Józefa czeka wystawiony Najświętszy Sakrament, czyli osoby, które dojdą do Wadowic być może po 12, około 1 czy 2. Klasztor będzie dla nich otwarty i będą mogli w skupieniu przed Najświętszym Sakramentem podziękować za ten trud, za tą drogę. Inne trasy prowadzą do Kalwarii, prowadzą dwie trasy do Rychwałdu, świętej Klary i świętego Franciszka. Dwie trasy są trasami z miejsca do miejsca, czyli Andrychów. I tu ostrożnie, bo tu może być zdradziecko, bo drodzy Państwo, spacerek z Andrychowa Świętego Macieja do Świętego Stanisława to jest parę minut, a tu idziemy naście godzin, dlatego że trasa Świętego Stanisława idzie przez Porąbkę, Żar, nazwijmy tu Leskowiec, czy tam Żyki, Zagórnik i wraca do Andrychowa, proszę mi wierzyć. I czy 52 kilometry. No, także ostrożnie. Popatrzcie Państwo na dystans, jak będziemy siedzieć. Andrychów. No właśnie, dlatego mówię, że tu gwiazdka jest. Dookoła. I powstała druga trasa Andrychów, trasa wszystkich świętych. Ona w tym roku jest zakonowa. Staramy też się serdecznie zapraszamy. A proszę powiedzieć właśnie, bo teraz powiedzmy, że wczuwam się teraz słuchacza, który myśli, a może bym poszedł. Jak się trzeba przygotować? Co, może wcześniej trzeba troszkę pochodzić, a dobrze, potem jakiś sprzęt? Co z tym sprzętem bez przesady? No na pewno nogi muszą być dobrze zaopatrzone, czyli buty takie pewne, na pewno... Żadne nowe. Tak, wiem. Znaczy nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale my wiemy, że no ja raz wziąłem nowe buty, dziękuję, nie skorzystam. Nie. Bąble były większe jak noga. Reasumując, na pewno sprawne, dobre buty, czołówka, latarka, koniecznie zapasowe baterie, bo to jest jednak większą część idzie się w nocy. Dochodzi się na przykład przykładowo do Rychwałdu, dochodzi się koło 9 rano. To już jest jasno, ale całą noc się idzie górami. W górach to koniecznie, bo można sobie po prostu zrobić duży kłopot. Ludzie, którzy lubią chodzić z kijami, ja akurat chodzę z kijami, mnie jest bardzo, lepiej mi się chodzi z kijami, no to jak najbardziej można wziąć kije, bierzemy z sobą takie małe krzyże brzozowe, także... No właśnie, ale teraz tak, przez te kilka, czy kilkanaście nawet godzin, jak Państwo mówią, no bo jak to jest 80... Minimum 8 godzin. No właśnie, no to człowiek zgłodnieje, pić mu się zachce... Tak, ważną sprawą jest, żeby, nie, tak jak powiedzieliśmy w pierwszym zdaniu, jak audycję rozpoczynaliśmy, że nie jest to piknik, ani wycieczka, ani pielgrzymka. Nie ma tutaj czasu, każdy rządzi czasem sam, ale jakby nie ma tutaj koncepcji takiej, żeby robić postoje, biwaki, popasy, no to się rozluźnimy. Generalnie postoje są tylko i wyłącznie na czas czytania rozważań, no i na to, żeby zjeść tą bułkę i... Picie na pewno, tak jak pan pytał, nazwijmy taki spożywczy ekwipunek, to bezwzględnie bardzo dużo picia. Bardzo się chce pić. My zawsze nosimy dużo picia. Gorzka czekolada wskazana, jakiś baton energetyczny, żeby się szybciutko... Ale takie szybkie doładowanie. Tak. Nie musimy brać koszyka z wiktuałami. Tak. Pieczone kurczaki. Nie. Jajeczka gotowane. Nie. Nie ma czasu. To trzeba... To rzeczywiście... Powiem to szczerze, to musi dać w kość trochę. Tak, ale to jest taka wręcz... O to chodzi. Ja wiem, że to głupio się o tym mówi, ale jak nie da ci w kość, to znaczy, że wziąłeś sobie za słabą trasę. Nie wiem, czy mnie dobrze Państwo rozumicie, bo my mówimy nawet odwrotnie, szczególnie namawiamy młodych ludzi, nie idź do Wadowic, bo oni się boją, czy przejdą. Idź do Kalwarii, czy idź do Rychwałdu i jak pękniesz, to właśnie osiągnąłeś drogę krzyżową, bo to chodzi o tą drogę przełomu, żeby się przełamać. Ja naprawdę parę razy, pomimo, że dużo chodzę i parę razy pękłem, ale... parę minut zastanowienia, Panie Boże, pomóż i naprawdę to jest niesamowite, przychodzi energia, idziesz dalej, także to musi boleć, w tym jest ten sens. My wyruszamy po raz 10 na ekstremalną drogę krzyżową i tak właśnie w tym roku szczególnie przyszły jakieś refleksje. I powiem tak, że owoców widzę bardzo dużo w swoim życiu, nawet w życiu naszym małżeńskim, bo rozpoczęliśmy tą ekstremalną drogę krzyżową razem z mężem. Uwaga, rozpoczęliśmy również z dziećmi, które już w tej chwili samodzielnie chodzą z przyjaciółmi i organizują sobie grupy i sami sobie wybierają trasy. Nie idą z nami, za nami, przed nami, tylko już samodzielnie działają. I
naprawdę wiele duchowość ekstremalnej drogi krzyżowej mnie osobiście dała. Przede wszystkim to wyjście ze strefy komfortu, dalej wyjście z siebie dla innych i przede wszystkim też wędrówka, ta nocy, jedna jedyna w roku, bo do tej pory to właśnie tak chodzimy w piątek przed Wielkim Piątkiem. Ona pracuje później przez cały rok w człowieku. W sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie trzeba podejmować jakieś decyzje, ta noc wraca. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bo musimy niestety kończyć. Zbliża się godzina 9, a mam jeszcze pewną rzecz do puszczenia. Zachęcam naszych słuchaczy, aby rozważyli Państwa propozycje, znaleźli trasę dla siebie. No to jest próba. Trzeba czasami podejmować w życiu próby, a to jest taka też próba bycia samemu ze sobą, nie? Przez ileś godzin. Zapraszamy. Zostawiamy telefony w domu, odkładamy wszystkie ekrany, internety. Zapadamy się tylko w siebie i w to przeżycie. I owoce przyjdą na pewno. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy, byś się spotkał z Nim na tej drodze, z Panem Bogiem. Ja też Państwu to serdecznie polecam. Przynajmniej zastanowienie się nad tą propozycją i rozważenie, czy nie warto skorzystać. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Dorota i pan Rafał Janosz. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Którzy organizują w Adrychowie ekstremalną drogę krzyżową. Dziękuję. Radio Andrychów.